Fandom Miraculuma. Layla Rossi, 15-latka, jest niereformowalnie zła, najgorsza, okropna. Zabić ją trzeba. Również inny fandom, Diasbro, która doprowadziła do tego, że Sky chciał zabić Bloom, która również chciała zabić Bloom i która nie ma jakiejkolwiek tragicznej historii, jakichś problemów rodzinnych, jest po prostu psychopatką, która jest zagrożeniem dla innych. Ona jest ofiarą, ona jest taka biedna, ona zasłużyła na lepszy los. Are you fucking kidding me? Tacy ludzie są dowodem na to, że ludzkość jest spierdolona. Cześć. Ja jestem Starleksi i w końcu nadchodzi długo oczekiwane lore wideo na temat Diasbro, ponieważ moja mama dzisiaj poszła na 3 godziny, więc w końcu mam więcej czasu. I stwierdziłam, że skoro wczoraj była z odcinki z Wings, no to dzisiaj rozpocznę moją serię nagrywania filmów od właśnie lore wideo. Lore wideo dawno nie było, już od dłuższego czasu zapowiadałam lore wideo na temat Diasbro, no i w końcu to lore wideo się pojawi. A więc, Diasbro. Diasbro jest księżniczką planety Isis. Tak, w końcu się dowiedziałam, czego ona jest konkretnie księżniczką. Wystarczyło właściwie tylko sprawdzić jej wpis na wiki i już wszystko wiadomo. Bo co bądź, czego się dowiedziałam, jest to planeta, która żyje w pokoju z Heraklionem. No i to wyjaśnia, dlaczego Eredor sobie ubzdurał, że Diasbro weźmie ślub ze Skyem. No i teraz właśnie przechodzimy do wydarzeń z pierwszego sezonu. A więc... Diasbro jest obiecana Skyowi, księciowi z Heraklionu. Jest mu obiecana, w tym sensie, że no oczywiście wezmą ślub. I z tego powodu Diasbro się niezwykle cieszy. Ale nie dlatego, bo kocha Skya i szczerze jej na nim zależy, tylko dlatego, ponieważ chce owinąć go sobie wokół palca i wykorzystać to, że będzie ona jego żoną. A mianowicie chce ona mieć władzę. Chce ona mieć władzę w Heraklionie i dlatego jest tak szczęśliwa z tego powodu, że weźmie ślub ze Skyem. Lecz Sky poznaje Bloom i zakochuje się właśnie w niej. W końcu dochodzi do takich zawodów specjalistów, no i Diasbro się na tych zawodach pojawia. Jest to 17 odcinek pierwszego sezonu i to jest również pierwszy moment, pierwsze spotkanie właściwie między Bloom a Diasbro. Pierwszy raz się spotkają, gdy Bloom spadkowo na Diasbro wpada. I Diasbro oczywiście, jak to ona, zaczyna być niezwykle wredna i podła, zaczyna ona twierdzić, że Bloom jest wieśniacką. Śmieszne, biorąc pod uwagę to, kim się później Bloom stanie. No a następnie zaczyna niby rozmawiać ze Skyem, choć właściwie to on tam nawet od niej nie odbiera, a ona tak jakby chyba udaje, że z nim rozmawia. Bloom zaczyna coś podejrzewać, że Diasbro to tak naprawdę może być jedna z trik, że ona może mieć jakieś złe plany, może coś zrobić Skyowi i dlatego chciałaby jakoś ją powstrzymać. I w tym celu wprowadza ona Diasbro w pułapkę, kłamuje ona Diasbro, tam Sky na nią cyka, gdy tak naprawdę wcale na nią nie cyka i Bloom zaczyna Diasbro podejrzewać, oskarżać o bycie jedną z trik, no i w końcu dochodzi do walki między nimi. I fakt faktem, Bloom zaczęła tą walkę, ale miała ona zrozumiały powód, a mianowicie Bloom podejrzewała, że Diasbro to może być jedna z Trix. I miała prawo tak myśleć, ponieważ Diasbro zakręci się blisko Skya. Bloom oczywiście nie wie o tym, kim tak naprawdę jest Sky w tym momencie, no też jest przez niego oskiwana. No to zareagowała w taki, a nie inny sposób, ponieważ myślała, że Trix po raz kolejny chcą ją jakoś załatwić, dobierając się do Skya. I właśnie myślała, że Diasbro to jest jedna z Trix.
No i właśnie przez to, że tak myślała, dochodzi do walki między nimi. No, podejrzenie Bloom ostatecznie okazało się trochę słuszne, bo choć Diaz broni jest zdatną Strix, to zdecydowanie jest ona zła i ma ona złe plany względem Skaja. Bo co bądź dochodzi do takiej walki, że zaczynają nawet walczyć na zewnątrz, no i w końcu mleko się rozlewa w momencie, gdy Diasbro psy wszystkich zaczyna robić siebie ofiarę i twierdzi, że Bloom to feratka, która ją zaatakowała. I również w tym momencie Bloom poznaje prawdę na temat Skaja, że no właśnie Brandon to tak naprawdę jest Skaj. W momencie, gdy się o tym dowiaduje, czuje się bardzo źle z tym, co się stało i zamierza opuścić Alfę. Diasbro pojawia się jeszcze bodajże w 19 odcinku pierwszego sezonu, ale to tylko na chwilę. Pojawia się w momencie, gdy specjaliści walczą o czerwoną fontannę, która jest atakowana przez armię ciemności. Diasbro wyciąga tak jakby rękę do Skaja i chce ona go zabrać z tej bitwy. Stwierdza oczywiście, że inni specjaliści mają się zająć problemem, a Diasbro ma wrócić do Heraklionu, gdzie to ma rządzić, bo taka jest jego rola. Skaj odmawia i nie zamierza nigdzie się wybierać z Diasbro, no i tym samym oczywiście Diasbro odlatuje razem z Heraklianową armią, no i zostawia Skaja. Więc w pierwszym sezonie, już w pierwszym sezonie, można spokojnie zdać sobie sprawę z tego, że Diasbro wcale Skaja nie kocha. Jedyny powód, dlaczego tak bardzo chce wziąć z nim ślub, to dlatego, ponieważ ona chce to wykorzystać, ona chce mieć władzę. Diasbro jest psychopatką. Nie okazuje ona żadnych emocji, żadnych szczerych uczuć. Jest to po prostu psychopatka. No i na tym kończy się rola Diasbro w pierwszym sezonie. W drugim sezonie okazuje się, że Diasbro została porwana. Została porwana przez tajemniczych ninja, którzy z kolei działali na zlecenie pewnego kryminalisty, który to ma tam napięku z Heraklionem oraz z... Jak się nazywa ta planeta, bo już zapomniałam. Isis, no. Ma również on napięku z Isis, czyli właśnie z rodzicami Diasbro, więc no, Diasbro zostaje porwana. No akurat tak się składa, że w tym czasie również Skaj się wybiera na Heraklion, również z nim wybierają się Brandon, Flora oraz Bloom. I tam zostają poinformowani o sytuacji, że Diasbro została porwana. I rodzice Diasbro oczywiście są wściekli i że mają oni ogromne wpływy. No to Erendor nie ma wyboru, jak po prostu Diasbro odnaleźć i ją ratować. Skaj, no, mimo swojej niechęci względem Diasbro, ostatecznie, no, zgadza się na to, żeby jej pomóc. Tak samo Bloom, Flora i Brandon zamierzają Diasbro pomóc, no i zaczynają jej szukać. Zaczynają szukać kryjówki tego kryminalisty, którego przepraszam imienia Yokamoi chyba? Yokamoi się chyba nazywał. Dobra, będę mówił Yokamoi. Szukają oni kryjówki Yokayomego, który porwał Diasbro. Co właściwie zlecił ekipie za porwanie Diasbro. No i Bloom, Skaj, Flora oraz Brandon udają się w poskiwanie jego kryjówki. Rozprawiają się oni z grupą ninja, ale okazuje się, że ta grupa ninja, no to oni jedynie byli taką, można by za dystrakcją i w końcu natrafiają na już tą o wiele bardziej potężną grupę ninja. Mierzą się z nimi, lecz ostatecznie przegrywają i zostają oni schwytani. Ostatecznie udaje im się uciec, a następnie Bloom wpada na pomysł, żeby użyć zaklęcia, które zamieni ją miejscami z Diasbro. Czyli że Bloom znajdzie się w tym miejscu, gdzie Diasbro, a z kolei Diasbro znajdzie się w tym miejscu, gdzie ona obecnie jest. Tym samym Bloom, no, poświęca tak trochę swoje życie, żeby Diasbro uratować. I właśnie, zwróćcie na to uwagę. Bloom jest skłonna aż tak zaryzykować i nawet poświęcić po części swoje życie. No bo nie wiadomo, jak źle to by się dla niej mogło skończyć.
bo co będzie ona skłonna poświęcić się w tym momencie dla Diasbro, mimo tego, że nie lubi ona Diasbro i nawet sam Sky to podkreślił, Brandon też bodajże chyba, z tego pamiętam, oni podkreślili, że Bloom nie lubi Diasbro, to Bloom i tak chciała pomóc. Dlaczego? Dlatego, ponieważ może po Pierce faktycznie czuła się dalej winna, z tego powodu, że ją zaatakowała w pierwszym sezonie, a po drugie Bloom jest faktycznie dobrą i empatyczną osobą, która od tak nie pozwoli umrzeć nawet dziewczynie, której nienawidzi. Gdyby to była Marinette, co myślicie, że w takim przypadku Marinette poświęciłaby się dla Chloe, albo o, jeszcze lepiej dla Lyle? Oczywiście, że nie. Marinette dosłownie patrzyła, jak matka Chloe zamienia ją w brokat. Więc w takim przypadku tym bardziej Marinette nie poświęciłaby się dla dobra Chloe. Co innego Bloom, która faktycznie była skłonna w tym momencie poświęcić dla Diasbro, zrobiła to. No i potem to samej udało się jej uwolnić, a Diasbro z kolei zaczyna się uzalać nad tym, że jest taka biedna, że chodziła na tyle lekcji eleganckiego zachowania, Sky dalej woli Bloom. Cię, szkoda tylko, że jest to jedna wielka manipulacja w jej wykonaniu. Chce ona właściwie zrobić siebie ofiarę, dlatego ponieważ w tym momencie chce zwrócić na siebie uwagę. Tak naprawdę jest to psychopatka, która w zasadzie sobie Skaja nie kocha, a jedynie chce się do niego dobrać po to, żeby przejąć władzę w Heraklionie. To jest jej prawdziwa motywacja. Ale z jakiejś racji ludzie sobie ubzdurali, że to Bloom jest zła, Bloom jest zła, Bloom zniszczyła Diasbro życie, to przez Bloom Diasbro ma tyle problemów. Nie. Nie. Diasbro sama sobie jest problemem, bo jest psychopatką. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o rolę Diasbro w drugim sezonie. Teraz przechodzimy do trzeciego sezonu. I to jest ten moment, kiedy Diasbro przekracza wszelkie granice. Widzimy Diasbro w Heraklionie, która stwierdza, że nie uda się na bal do Heraklionu, bo nie chce widzieć Skaja i nie chce widzieć Bloom. Jest oczywiście na nich obrażona, na Skaja wiadomo, bo nie chce z nią być. No, Bloom ona już nienawidzi, bo widzi, po prostu patrzy na nią jak na konkurencję. Ale nagle niespodziewanie pojawia się Valtor. Pojawia się Valtor i proponuje on Diasbro współpracę. Daje on jej miksturę, za pomocą której jest w stanie doprowadzić do tego, żeby Sky był po jej stronie i stał się zły. Diasbro oczywiście bez wahania zgadza się na układ z Valtorem. I następnie efekt tego układu widzimy w kolejnym odcinku. Gdy mamy ten bal w Heraklionie, no to Diasbro wyciąga Skaja, oczywiście manipulując kozę. Wcale tam nic od niego nie chce, tylko po prostu chce się z nim napić, wznieść ostatni toast. Bardzo śmieszne. No ale oczywiście wiadomo, że ten ostatni toast to tak naprawdę mikstura, którą tam Diasbro dodała, żeby Sky stał się zły. I w momencie, gdy Sky ma już oświadczyć, którą dziewczynę najbardziej kocha, no to niespodziewanie mówi, że najbardziej kocha Diasbro, oczywiście już wtedy pod wpływem Caru. I następnie oskarża on Bloom oraz Wings o to, że spigują dla Valtora i również oskarża je o bycie czarownicami. Doprowadza więc do tego, że strażnicy z Heraklionu zaczynają atakować Wings, ale on sam również zaczyna to robić i nawet jest ten moment, gdy dosłownie chce on zabić Bloom. Jest on skłonny zabić Bloom i nawet wyskakuje z takim tekstem, że w dawnych czasach czarownice palono na stosie. Czyżby jednak Wiedźmin i Wings to było to samo uniwersum? No ale na szczęście Wings udaje się uciec przed agresywnym Skyem, a Diasbro z kolei triumfuje, ponieważ no, Sky jest po jej stronie. Dalece efekty widzimy tego w kolejnym odcinku, gdy już Diasbro przygotowuje Skaja na ślub. Też oczywiście Sky oświadca, że wezmie ślub z Diasbro. Oczywiście po to, żeby Diasbro sobie nim ządziła nieubłaganie. No i widać, że nim ządzi. Ządzi nim, dlatego ponieważ to ona dyktuje, jak ma się ubrać. To ona dyktuje, jak ma się zachowywać. I to ona ma nad nim pełną władzę. I ten odcinek i również te wydarzenia są dowodem na to, że Diasbro Skaja nie kocha. Gdyby naprawdę skochała Skaja, to nie odwaliłaby takiej akcji. Gdyby naprawdę kochała Skaja,
to nie przejęłaby sobie nad nim kontroli. I teraz w ogóle porównajmy to zachowanie do tego, co robi Layla. Czy Layla kiedykolwiek zmanipulowała Adriana do tego stopnia, że nastawiła go przeciwko Marinette? Nastawiła Kagami teoretycznie, ale właściwie to Layla powiedziała Kagami prawdę na temat Marinette. Marinette jest manipulatką. I oczywiście wiadomo, że takie osoby, jak ten tutaj, on będzie mi twierdził, on będzie pierwszy bzdury, że nie, no Marinette to jest wspaniała i dobra osoba. Swoją drogą, ja mu mówię, że Marinette jest manipulatką, a on z kolei na to... Podaj mi jeden przykład. Gdy Marinette jest manipulatką. Serio? Naprawdę? To sobie ze mnie jaja robisz. Ty naprawdę myślisz, że ja jestem do tego stopnia głupia, że ja nie oglądałem całego Miraculum i ja nie wiem o tym, że Marinette bezcelnie okłamuje Adriana na temat Gabriela? Ty naprawdę myślałeś, że ja o tym nie wiem? Ale właściwie ten typ to jest po prostu piękne pokazanie tego, jak durni są fani Miraculuma i Rapid Strength. Oni naprawdę myślą, że od tak będą w stanie oszukać mnie. Że od tak będą w stanie mnie zmanipulować. Oni serio myślą, że ja nie znam tego uniwersum, że ja nie oglądałem tych wszystkich odcinków. No bo to jest w tym momencie bezcelne kłamstwo, nie? To naprawdę, on twierdzi, że nie, no, daj mi przykład, gdy Marinette była manipulatką. Nie, to jest po prostu... Ci ludzie, to są najwięksi hipokryci, jacy istnieją. Z jednej strony nie lubimy Layli, bo kłamie, z drugiej strony sami bezcelnie kłamiemy. Żeby zatusować to, co Marinette robi. Nie no, ja nie, po prostu ci ludzie, oni są niereformowani. Albo ta osoba, proszę bardzo, ta osoba. To jest po prostu stres. O, tak, jestem, mam taką obsesję na punkcie Wolfgangu do tego stopnia, że już minęło sporo czasu. Od momentu, gdy ostatnio pisałem na temat, proszę bardzo, 10 miesięcy temu to pisałem, ale oczywiście, ja mam obsesję na iPunkcie, oczywiście, najbardziej, i tak, ja ją kocham. No to okej, fajnie, Rafi Strec, kierując się tym samym tokiem myślenia, wy kochacie Chloe i Rachel. Dlatego, bo tyle razy na ich temat gadacie, tyle razy mówicie, jakie to one są złe, no wychodzi na to, że chyba tak naprawdę je kochacie. A zakrywacie to pod maską nienawiści. Wracając do Diaspora. Bloom oraz Stellan infiltrują Heraklion, ponieważ chcą one wydostać Skaja i jakoś z nim też porozmawiać, wpłynąć na niego, żeby... No za co to swoich działań? Chcą po prostu z nim porozmawiać. Skaja oczywiście zaczyna je atakować, no bo jest dalej pod wpływem Diaspora, no ale na szczęście Stellan udaje się Skaja odczarować. Korzysta on z magii z tego pyłu. A to ona korzysta z magii z tego pyłu. Teraz ona korzysta z magii z tego pyłu. Również Brandon zostaje też aresztowany przez strażników z Heraklionu. No ale Skaja na coś udaje się odcarować, opóźniłowanie Brandona, a z kolei Diaspora przegrywa. I wszyscy dowiadują się o tym, co Diaspora zrobiła i uwaga, uwaga, Diaspora zostaje wygnana z Heraklionu. Ciekawe jak na długo. Bądź co bądź, to co ona zrobiła w tym sezonie, bezpośrednio świadczy o tym, że jest zła. I nic nie usprawiedliwia tego, co ona w tym momencie zrobiła, tym bardziej, że w drugim sezonie Bloom dosłownie poświęciła dla niej życie. I Diaspora w taki sposób się jej oddzięca, że dosłownie doprowadza do tego, że Skaj ją niemal zabił, to jest podziękowanie Diaspora za uratowanie życia. W przeciwieństwie do Marinette w przypadku Layli, Bloom nie dała Diaspora żadnych zrozumiałych powodów, żeby Diaspora jej nienawidziła. Jedyny powód, dlaczego Diaspora nienawidzi Bloom, to dlatego, ponieważ Bloom kocha Skaja, a Diaspora nie może się z tym pogodzić, dlatego, ponieważ nie może dobrać się w ten sposób do Skaja, nad którym chce mieć władzę. Ona go nie kocha. Ona chce mieć władzę. Czy wy tam naprawdę, fani Wings, chociaż nie wiem w ogóle, co jest sens was nazywać fanami Wings, bo fani Wings to by wspierali Bloom. Podsumować. Czy wy tam naprawdę jesteście do tego stopnia walnić, że dla was to, co zrobiła Diaspora w tym sezonie, to jest normalne?
I to Bloom stawiać w złym świetle, mimo tego, że to Bloom uratowała Skaja, a Diasbro jest zła? Lecimy dalej. W czwartym sezonie Diasbro się nie pojawia, przechodzimy do sezonu piątego. I w sezonie piątym niespodziewanie Diasbro pojawia się w Alfei w momencie, gdy Skaj stracił pamięć. Diasbro się o tym dowiaduje, ponieważ księżniczka Krystal z Linfei jej o tym powiedziała. No cóż, no Diasbro oczywiście jest manipulatką, to pewnie była w stanie zmanipulować Krystal, wmawiając jej, że zna ona Skaja i też zależy jej na Skaju i chciałaby z nim porozmawiać. No i tym samym Diasbro pojawia się w Alfei, zaczyna ona rozmawiać ze Skajem, ale na scenie Skaj ją odrzuca, ponieważ Diasbro, jak to Diasbro, najwięcej mówi o sobie, a przez to, że najwięcej ona mówi o sobie, no to Skaj dosyć szybko zdaje sobie sprawę z tego, że w sumie to tak, no jej nie lubi. A, i swoją drogą, jaka jest jeszcze różnica między Diasbro a Lailą? Diasbro sporo mówi o sobie, tak? To można wywnioskować z tego, co później Skaj mówi Bloom, że Diasbro mówi sporo o sobie. A Laila znacznie więcej mówi o Marinette niż o sobie samej, więc to Diasbro ma cechy psychopatki. Ale pewnie, zróbmy z 15-latki najgorsze niereformowalne zło, co nie? A inną psychopatkę będzie mu usprawiedliwiać. Dobra, no ja sobie zdaję sprawę z tego, że to zapewne nie jest ta sama grupa ludzi, ale nie wiem. Nie, no to nie może być ta sama grupa ludzi w sumie, bo gdyby to... Mówię tak, Diasbro jest też dziewczęca, więc nie o to chodzi. Tak jak nie jest ta sama grupa ludzi, bo gdyby to jest ta sama grupa ludzi, czyli wiadomo, fani Love is Strange, to oni by też Diasbro nienawidzili. Oni nienawidziliby zarówno Bloom, jak i Diasbro, więc w sumie... No to nie jest ta sama grupa ludzi, ale to nie zmienia faktu, że ta grupa ludzi, która twierdzi, że Diasbro to jest ofiarą, no to ci ludzie ci powinni lecieć, bo to jest chore. To jest chore, co oni twierdzą. To jest chore, co oni tam gadają za bzdury, że Diasbro jest ofiarą. Nie, nie jest. Nie jest. Potem Diasbro pojawia się w kosmazie Bloom i zaczyna się wyśmiewać z tego, że gdyby naprawdę Bloom... Znaczy, gdyby naprawdę Skaj kochał Bloom, to nigdy by o niej nie zapomniał. No ale dzięki Laili Bloom dosyć szybko zwalcza ten strach. A następnie Diasbro się ponownie pojawia, gdy nie, właśnie niespodziewanie okazuje się, że Diasbro jest bardzo blisko króla Heraklionu. I tak samo królowej Herakliony jest ona bardzo blisko. Czy Diasbro do cholery jasnej nie miała być wygnana z Heraklionu? Czemu ona w piątym sezonie jest w Heraklionie, skoro w celim sezonie została wygnana? Powiem tak szczerze, tutaj jest dla mnie... Ja to powiem tak, przepraszam, znowu się gubię. Jest tylko jedno wytłumaczenie tej sytuacji. Erendor w drugim sezonie wspominał o tym, że ojciec Skaj jest bardzo wpływowy. Więc no... Powiem tak. Rodziców Diasbro nie poznajemy nigdy. Nigdy nie poznajemy rodziców Diasbro, co za tym idzie praktycznie nic na ich temat nie wiemy. Ale wiemy dwie rzeczy. Po pierwsze, są bardzo wpływowi. Po drugie, podobnie jak córka, oni też są psychopatami. Ponieważ jak inaczej wytłumaczyć to, że oni najwyraźniej zmusili Erendora do tego, żeby przyjął Diasbro z powrotem na Heraklion. Lecz to, że go do tego zmusili, nie świadczy w żadnym stopniu o tym, że Erendor jest jakąś ofiarą w tym wszystkim, ponieważ Erendor jak już zdaje sobie sprawę z tego, że no w sumie no, Diasbro przyjmie do Heraklionu, no dobra, niech będzie, to w sumie później, znając sobie sprawę z tego, że oczywiście Skaj nie chce od tak przyjść do Heraklionu, bo może Skaj ma swoje własne sprawy i też swoje własne życie, to Erendor postanawia skorzystać z pomocy Diasbro. I namiuje on i ją swoją tam... Jak to się kurde mówi? No i zapomniałem, jak to się mówi. No bądź co bądź. Daje on jej awans. Daje on jej władzę do tego, żeby sprowadziła Skaja i żeby również mówiła w imieniu właśnie jego, tak? Żeby mówiła w imieniu króla Heraklionu. On faktycznie jej taką władzę daje, wspomnę, że on taką władzę daje dziewczynie, która dosłownie zahipnotyzowała jego syna. Dlaczego to robi? Z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, ponieważ chce sprowadzić on Skaja z powrotem, a po drugie... Tak, Erendor jest do tego stopnia też psychopatą, że on dalej chce, żeby Skaj był z Diasbro, a nie z Bloom. On dalej ma problem z Bloom i dalej też, robiąc takie rzeczy, chce się Bloom pozbyć. I naprawdę zadziwia mnie to, zaraz, biorąc pod uwagę, jaka jest kora nienawiść względem Bloom, to nie powinno mnie to zadziwiać. Że ludzie kompletnie ignorują to, że Erendor jest też zjebnięty na łeb. Że to nie jest dobry człowiek, że to nie jest dobry król.
No bo co bądź, gdy Bloom spaceruje ze Skyem, ma z nim randkę, no to niespodziewanie pojawia się Dia z Bro i zmusza ona Skya do tego, żeby wraz z nim udała się do Heraklionu. No, tam też na Dominie będzie zebranie odnośnie zaplanowania dalszych planów, co by tam zrobić z Tridanusem. No to oczywiście Sky niestety nie ma wyboru, jak iść z Diasbro, no i faktycznie z Diasbro się udaje na Heraklion, a Bloom jest z tego powodu smutna. No ale na Heraklion. Nie no, w sumie na Heraklion, a później na Domino, to dobrze powiedziałem. Bo co bądź, udaje się on razem z Diasbro, na następnie... A i też jeszcze zapomniałem wspomnieć właśnie. Zapomniałem wspomnieć o tym, że w tym odcinku również Diasbro zaczęła strasznie, no być bezcenna dla Bloom. A nie, chwila. Nie, przepraszam, to nie ten odcinek. Pomyliły mi się odcinki, o, come on. Dobra, nie za z tym. Odcinki mi się pomyliły, to nie ten odcinek. To będzie w 20 odcinku. 18 odcinek 5 sezonu. To odcinek, gdy Bloom, Layla i Stella udają się na zebranie polityczne. No i tam Diasbro oczywiście zaczyna knuć, zaczyna tak trochę manipulować z Skyem, że ma on wspierać swojego ojca we wszystkich jego decyzjach. A natomiast... Następnie tam Bloom się udaje z Diasbro na krótką rozmowę, gdy to tam Diasbro zaczyna się z Bloom wyśmiewać, że Sky to nigdy nie będzie ostatecznie należał do niej, tylko że będzie do mnie, trenować się, że do Diasbro będzie należał, tak? I tutaj mi się bardzo podoba postawa Bloom, ponieważ widać to, jak się Bloom zmieniła na przestrzeni tych wszystkich sezonów, ponieważ Bloom ładnie zamyka Diasbro usta z nami na chwilę, twierdząc, że dla ciebie to ja jestem księżniczka Bloom. I to jest naprawdę piękny moment, no bo w pierwszym sezonie Diasbro to jest tak była bezcelna dla Bloom, w tym sensie, że no, uważała ona Bloom za wieśniackę i no, sama się tak... Sama się wywesała, że jest księżniczką. No i dobra, teraz już wiemy, że naprawdę jest księżniczką faktycznie, tylko mi się pomieszały krainy. No ale to może, gdyby tak z łaski swoje twórcy raczyli wspomnieć o tym, jakiej planety księżniczką jest Diasbro, no to wtedy by to nie było aż tak poplątane. No bo co bądź. Bloom ładnie zamyka Diasbro w stanie na chwilę usta i tak jak mówię, jest to fajna zemsta w porównaniu z tym, jak Diasbro potraktowała Bloom w pierwszym sezonie. Bo w tym momencie to Bloom uznaje Diasbro za wieśniackę, którą w sumie Diasbro jest. I stawia granicę, że ma się do niej zwracać księżniczko Bloom. I to jest naprawdę jeden z lepszych momentów Bloom. No ale tam Diasbro oczywiście zaczyna dalej być złośliwa. No, no jest to zobaczymy księżniczko Bloom. No i następnie, gdy już zapada decyzja co zrobić z Tritanusem, to oczywiście Erentor z tego powodu, że jest egoistycznym gnojem, to stwierdza, że no, Heraklion sam się będzie bronił w walce z Tritanusem. Diasbro oczywiście go wspiera, ponieważ jest to wygodne dla niej. A Sky... Sky zostaje poddany pod presją, ponieważ z jednej strony nie zgadza się z decyzją ojca, ale z drugiej strony można by zrzec, że mamy tutaj dosłownie tą samą... No, drama, nie dosłownie tą samą, mniej więcej podobną sytuację, jak w przypadku Gabriela Jadrana z Miraculum, że po prostu Sky nie jest w stanie za bardzo sprzeciwić się swojemu ojcu. Próbuje jakoś go przekonać do tego, żeby zmienił zdanie, ale nie udaje mu się. To jest to wszystko wtrąca się Diasbro, która tam oczywiście próbuje się pozbyć Bloom. Chce ona się pozbyć Bloom, wyrzucić ją, żeby już nie uczestniczyła w tej rozmowie, no bo też Bloom próbuje jakoś przekonać jest Erentora do zmiany decyzji. No ale oczywiście Erentor jest nieugięty, też Bloom zaczyna pytać się Skya, czy się z nią zgadza, a z kolei Sky odpowiada jej, że on i Erentor, czy jego ojciec muszą porozmawiać sami. No i Bloom czuje się ta trochę źle z tym, że Sky tak jakby no nie stanął po jej stronie, no a Diasbro się oczywiście cieszy, bo to jest dla niej wygodne, no i tam jest to zaczyna dogadywać Bloom, sens, okej, Bloom, odsuń się, bo my tutaj rozmawiamy. No bo co, bo Diasbro jest bardzo bezcelna. I teraz przechodzimy do 20 odcinka, gdy Diasbro tym bardziej jest bezcelna, a mianowicie w 20 odcinku Bloom chce porozmawiać ze Skyem, ale nie ma za bardzo jak tego zrobić.
ponieważ no, Skydesk chciałby porozmawiać z Bloom, obecnie Sky jest uwięziony w Heraklionie i nie ma za bardzo jak się stąd wyrwać. A co oczywiście Erendor sobie wynajął Diasbro jako tam swoją, można by zdać za praktycznie prawą rękę, no to Diasbro kontroluje Skaja i bez przerwy sprawdza, co on wyprawia. To jest niby ta piękna miłość, nie? W której Diasbro kontroluje swego chłopaka. No ale pewnie, no i tak będą ludzie, którzy będą twierdzić, że Diasbro kocha Skaja i to Bloom jest zła, bo ona ukradła Skaja Diasbro. No to idąc tym tokiem myślenia, Marinette ukradła Adriana Lyley, bo to Laila jako pierysa na poważnie porozmawiała z Adrianem. Już pomijając to, że oczywiście kłamała, ale przynajmniej ona potrafiła z nim normalnie rozmawiać w tym sensie, że przy nim nie zachowywała się jak dziesięciolatka. To idąc własnym tokiem myślenia właśnie. Bądź co bądź, Diasbro zaczyna kontrolować rozmowę telefonistę Skaja, no i zaczyna ona rozmawiać z Bloom. Po raz kolejny jest bezczelna i daje do zrozumienia, że będzie ona kontrolować wszystkie rozmowy Skaja i że jeśli Bloom chce rozmawiać ze Skajem, to musi z nią rozmawiać. Bloom odmawia, Diasbro z kolei wyskakuje z tekstem, że taki jest protokół królewski i też również dodaje... daje do zrozumienia, że no może w ogóle nie dzwonić. Bloom? No ale Bloom nie odpuszcza i chce dalej dodzwonić do Skaja. Tym razem próbuje ona zadzwonić na jego osobistą komórkę, no bo tam Bloom ma dwa numery do Skaja, więc próbuje ona dalej się do niego dodzwonić, no ale tak się składa, że Skaj jest właśnie na zebraniu królewskim. No i tutaj fakt faktem, że Bloom powinna trochę poczekać, aż to się zebranie skończy, ale biorąc pod uwagę to, jak Diasbro jej nie za w głowie, no to też rozumiem Bloom, że chciałaby jak najszybciej porozmawiać ze Skajem. No bądź co bądź, Diasbro, znaczy, nie no, zaraz, Sky, co mi się te imiona tak często mylą, Sky, on no, chce odebrać telefon od Bloom, ale za bardzo nie może, dlatego, bo Erendor się wcina w to wszystko. I następnie jest to do tego wszystkiego przychodzi Diasbro, która stwierdza, że no, Bloom do ciebie dzwoni, a jej mówiłam, że masz spotkanie. No tutaj po raz kolejny Diasbro oczywiście kłamie, ponieważ wcale nie mówiła Bloom, że Sky ma zebranie królewskie, wcale nic o tym nie wspominałam, więc po raz kolejny Diasbro bezczelnie kłamie, ale pewnie to Laila Rossi ma łatkę najgorszej, najbardziej dwulicowej kłamcuchy. Nie Diasbro, nie Marinette. 22 odcinek to odcinek, no Sky próbuje się wyrwać z Heraklionu, ale tam o co widzi dalej, Diasbro go obserwuje, ma go na oku i nie spuszcza go z oczu. No ale ostatecznie Sky udaje się wyrwać z Heraklionu i wreszcie udaje się on na randkę z Bloom. I wreszcie Bloom i Sky są znowu szczęśliwi. A w 24 odcinku, gdy zapada wreszcie decyzja to zrobić z Tytanosem, to już nawet o dziwo Erendor wspiera decyzję wspólnego ataku, ponieważ wreszcie coś do tego pustej głowy najwyraźniej dotarło. Wow. Diasbro oczywiście ma z tym wielki problem i Erendor zabiera jej funkcję, którą jej dał, no, a ona z kolei wpada do wody. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o rolę Diasbro w 5. sezonie. No Diasbro ma właśnie najdłuższą rolę w 5. sezonie. I co ona pokazuje w 5. sezonie? Że jest manipulantką. Diasbro jest manipulantką, bez przerwy kłamie i próbuje ona tym razem będąc manipulantką jakoś doprowadzić do tego, żeby Sky z nią został. No ale też również spróbuje zmusić do tego Skaja. Korzystając z tego, że ma władzę. Ale tak naprawdę Diasbro to już w ogóle odwala w 6. sezonie. Gdy Trix atakują Skołę w Heraklionie, to pojawia się Diasbro. I ona stwierdza, że nie chce walczyć z Trix, tylko zamiast tego będzie ona z Trix współpracować. No i faktycznie do tego dochodzi, zaczyna ona współpracować z Trix i korzysta ona z tego, że dostała zaproszenie na bal na Dominie. Wiecie co?
Jak bardzo lubię ten odcinek, to mam jedno zastrzeżenie do tego odcinka. Jakim prawem do cholery jasnej Diasbro dostała zaproszenie na bal na Dominie? Pytam się, jakim prawem? Do cholery jasnej Diasbro próbowała też zabić Bloom, posługując się Skyem, ale jednak. To po pierwsze. Po drugie. Ona jest kryminalistką. I ona od tak zostaje wpuszczona na bal na Dominie. I tutaj właśnie mam problem. Czemu Bloom nie powiedziała swoim rodzicom o tym, co Diasbro zrobiła? Czemu ona została od tak zaproszona? I przez kogo? Przez rodziców Bloom? No chyba raczej tak. Ale jeśli tak, no to jakim prawem oni ją w ogóle zaprosili na ten bal? Bloom zaczyna mieć problemy w związku z tym, że podzieliła się płomieniem smoka z innymi Wings, to Bloom zaczyna mieć problemy i zaczyna ona mieć takie ataki, jakby no zaczęła mieć zawał dosłownie. Diasbro już się pojawia w międzyczasie na Dominie i również dostrzega Bloom, która słabnie i ewidentnie no jest coś z nią nie tak. I w momencie, gdy ona to dostrzega, to Diasbro się dosłownie uśmiecha. Ona się uśmiecha z tego powodu, że Bloom cierpi. I naprawdę, oni twierdzą, ci ludzie twierdzą, że Diasbro jest ofiarą. Diasbro jest psychopatką. Diasbro jest psychopatką, ona w tym odcinku dosłownie pokazuje, że jest psychopatką. Ale to dopiero początek czynów Diasbro. Diasbro kredząc się po Dominie, próbuje znaleźć jakiś sposób na to, żeby pozbyć się Bloom. I nie zrobię coś, ale ona w tym momencie dosłownie próbuje Bloom zabić. To nie jest tak, że ona zamierza jakoś ją uwięzić i ona chce zabić Bloom. Ona jest już do tego stopnia walnięta na łeb, że ona chce zabić Bloom. Ona właśnie to chce zrobić. I w momencie, gdy Bloom znowu słabnie, no to Diasbro oczywiście jest z tego powodu wielce szczęśliwa. Trix się oczywiście też cieszą, no ale wiecie, jaka jest różnica między Trix a Diasbro. Teraz wam zachodzą różnicę między Diasbro a Icy. Icy, ona zostawiłaby Bloom w spokoju. Gdyby tylko Bloom przestała wchodzić jej w drogę, gdyby Bloom przestała być dla niej zagrożeniem, to wtedy Icy zostawiłaby Bloom w spokoju. No ale uznaje ona Bloom za zagrożenie. No to właśnie dlatego Icy walczy z Bloom, ale Diasbro? Nawet gdyby Bloom uległa Diasbro, gdyby dała spokój Skyowi, gdyby odcięła się od Skya, Diasbro i tak chciałaby zabić Bloom. A wiecie dlaczego? Ponieważ Diasbro ma taką obsesję na punkcie Bloom, że ona nie spocnie, dopóki Bloom nie będzie martwa. Dopóki Bloom nie zginie, Diasbro będzie dalej robić to, co robi. No chyba, że ją się wreszcie zamknie do więzienia, albo też psu okazji sama nie zginie przy tym. I to jest właśnie różnica między Diasbro a Icy. Diasbro jest gorsza od Icy, wierzcie mi. Diasbro jest gorsza od Icy. Bądź co bądź. Diasbro wykorzystuje zamieszanie, no bo jakby tego wszystkiego było mało, no to jest Selina wzywa potwory. Diasbro to zamieszanie wykorzystuje i udaje się ona wraz z Torrenem, ponieważ manipuluje ona Torrena, że tam rzekomo chce pomóc. Ja to nie, przepraszam. Przepraszam, pokreśliły mi się wydarzenia. Nie, przepraszam. Źle. Przepraszam. Przepraszam. Dobra. Startuję z tym spraszaniem. Sky i Torren biorą lub przepraszam, pokreśliły mi się wydarzenia. I to już ostatni raz, gdy o to wspominam. Bądź co bądź, to oni udają się wraz z Bloom do Wiru Płomieni, bo tam dostają informacje od Daphne na temat Wiru Płomieni, więc no próbują coś zrobić z Bloom, jakoś jej pomóc, ale właśnie wtedy niespodziewanie pojawia się Diasbro, która to tam manipuluje oczywiście Torrena, że no ona tam pomoże Bloom oczywiście, tak, jasne, pomoże Bloom, Ciekawe w którym świecie. No, pozbywa się ona przy okazji potwora, który zaczyna ich atakować, ale ten potwór, no, doprowadza do tego, że Sky chce z niej obrywa. I Diasbro wykorzystuje to, że Sky jest obezwładniony i wraz z Torrenem udaje się do Wiru Płomieni, bo manipuluje ona Torrena, twierdząc, że chce ona pomóc Bloom.
I następnie Diasbro chce, żeby Toren zrzucił Bloom do wiru płomieni. Dlaczego? Dlatego, ponieważ w ten sposób Diasbro chce oficjalnie pozbyć się Bloom. On chce się oficjalnie pozbyć Bloom. A. I teraz do mnie dotarło w sumie, że Skytory to zabrali Bloom, żeby po prostu ją utrzymać w bezpieczeństwie, zabrać ją od tych potworów, które tam atakowały Bal na Dominie. Przepraszam, kręcą mi się wydarzenia, które miały miejsce w tym odcinku. Ach, ja i ta mała pamięć. No bo co bądź... ogólnie wydarzenia pamiętam na tyle dobrze, żeby ten odcinek wam w miarę dobrze opisać. Pomijając to, że mi się trochę kręcą wydarzenia, ale ogólnie to jest okej. Następnie pojawia się Sky z Daphne i powstrzymuje on Torena przed zrzuceniem Bloom, no ponieważ Diasbro już niemal zmanipulowała Torena do tego, żeby on zrzucił Bloom, tym samym by ją zabił. No dla Diasbro oczywiście byłoby to bardzo korzystne, no bo ona chce śmierci Bloom. I w momencie, gdy Toren sprzeciwia się Diasbro, no to Diasbro zaczyna go atakować, a następnie rzuca ona Crystal Levitus na Bloom. Nieładnie. Nieładnie, taka czarodziejka jak ty nie powinna mieć dostępu do Crystal Levitus, jaka to jest w ogóle hańba i obraza dla Liny, która jest prawdziwą księżniczką Crystal Levitusa. No bo co bądź. Rzuca ona Crystal Levitus na Bloom i grozi ona Skyowi, że zabije Bloom. Ona jest do tego stopnia powalona, że chce Bloom zabić faktycznie. Tam próbuje jakoś tam wmówić Skyowi, że Bloom to nie jest dla niego dobra i że ona nigdy nie była go warta. I oczywiście dalej ma obsesję na punkcie bycia z nim w związku. Sky po raz kolejny podkreśla, że kocha Bloom. W momencie, gdy Diasbro to słyszy, to zrzuca ona Bloom w przepaść ostatecznie. No Sky zamierza za nią polecieć, lecz no Toren go przed tym powstrzymuje, ale na szczęście Bloom przezyła. Bloom przezyła i dostaje ona moce Bloomix, a z kolei Daphne pozbywa się Diasbro, no i Diasbro gdzieś znika. No i to jest koniec jej udziału w 6. sezonie. Widzę już raz, ona się w 6. sezonie nie pojawia. A więc, Diasbro w tym sezonie dosłownie próbowała zabić Bloom. Dosłownie próbowała zabić Bloom, ale dalej będą osoby, które będą twierdzić, że ona zasłużyła na lepszy los. Ja już przy okazji bardzo dobrze znam tą miniaturkę. No właśnie, no. Proszę bardzo. No proszę bardzo, to oczywiście, że ona zrobiła taki film o Diasbro. Oczywiście, że ona również nienawidzi Bloom i stwierdza, że Diasbro jest ofiarą. Nie, no ja nie wytrzymam z nią, naprawdę. Ludzie, czy wy wiecie, kim jest Unicorn of War Thomas Vaccaro? Unicorn of War to jest słowo daje największy rak. Największy rak, jeśli chodzi o Content Wings. Ona nam nagrywa tak złe filmy, które właściwie skupiają się tylko i wyłącznie na przypierdalaniu się do wszystkiego, co się dzieje w Wings. Ona ma ze wszystkim problem. Ona tworzy filmy na temat Wings tylko po to, żeby Wings hejtować i jechać po Wings bez przerwy. I zanim mi ktoś powie, ale słuchaj, Stereksi, ty robisz to samo, jeśli chodzi o Miraculum i Love is Strange, tak, tylko różnica jest taka, że Miraculum i Love is Strange to są toksyczne uniwersa i ja przedstawiając wam te uniwersa, chcę wam dać do zrozumienia, że to, co się dzieje w tych uniwersach jest toksyczne i że ludzie nie powinni brać przykładu z wydarzeń, które mają miejsce w tych uniwersach. Ludzie nie powinni brać przykładu z postaci, które w tych uniwersach są uznawane za dobre postacie. Z postaci jak Marinette, Alia, Maxine Caulfield, Kate Mars. To są złe postacie. I toksyczne zarazem również. A z kolei ona nagrywa filmy na temat Wings tylko po to, żeby Wings opierdzielać na prawo i lewo, żeby hejtować Wings na prawo i lewo. To jest słowo daje największy rak, który zajmuje się kontentem Wings. Trzymajcie się z daleka od jej kanału. Bo ona jedyne, co ma do zaoferowania, to stery hejt w stronę Wings. Ona się wspierdala do Wings dlatego, bo Wings poszły w taką stronę, która się jej nie podoba, a nie dlatego, bo Wings są toksyczne. No właśnie, Wings nie są toksyczne.
pomijając piąty sezon ewentualnie, ale pomijając piąty sezon, Wings nie są toksyczne, ale pewnie najlepiej się psy pierdalać do bajki, która jest dziewczęca, co nie? Jeśli w ogóle założę, że ta cała Unicorn of War to jest chłopcyta, która nienawidzi wszystkiego, co jest dziewczęce, tylko w takim razie po to się spierdala z The Wings. Jak tak nie lubisz Wings, to po prostu ich nie oglądaj. Znajdź sobie inny content. Również założę się, że to jest Funkrap i Strength. Albo tutaj, o! Naprawdę? Spłysłam Diazgro w pierwszym sezonie? Była usługiwana przez jej chłopaka? Dobrym była oskiwana Agius. Została zaatakowana przez Bloom. Z powodu, którego nie mogła zrozumieć. I była o wszystko obwiniana. To bardzo nie fair. Tak, tak. Obwiniać psychopatkę o to, że zmanipulowała Skaja, próbowała zabić Bloom. Dosłownie to próbowała zrobić w szóstym sezonie, chciała zabić Bloom. Manipulowała wszystkim dookoła, to pewnie, jaka ona biedna. No i teraz przechodzimy do ósmego sezonu. Ósmy sezon. Moi drodzy, w ósmym sezonie Erendor znowu przypieprza się do Skaja, z tego powodu, że on ignoruje swoje obowiązki wobec Heraklionu. Diazgro to wszystko podsłuchuje i zamierza to wykorzystać. Gdy Skaj ma spotkanie z Bloom, to Diazgro dzwoni do niego. Skaj ignoruje połączenia, bo chcą ją skupić na Bloom, ale ostatecznie no, udaje się on do swojego statku i tam już ostatecznie Diazgro się do niego dodzwania. I informuje ona Skaja o tym, że mają misję do wykonania. Mają misję w celu pozyskania ważnego klejnotu Heraklionu. Trochę to dziwne, że znaczy wiadomo, że to Diazgro kłamie, nie? Ale dlaczego Skaj tak łatwo jej w to uwierzył? No, ostatecznie udaje mi się oczywiście oni razem na tą misję. Tak się składa, że niedługo też później Wings się udają na tą planetę, gdzie oni są. No bo co bądź poskują oni tego klejnotu. No ale tak naprawdę wiadomo, Diazgro nie chce poskiwać żadnego klejnotu, ponieważ no takowy klejnot tam nie istnieje. Diazgro zrobiła sobie mapę, na której narysowała siebie i Skaja. No ale tam wmawia Skajowi, że na tej mapie to jest widoczny cel i posługując tą mapą, to oni w końcu ten klejnot znajdą. Nawet posługują tego klejnotu, ale w końcu Skaj odkrywa to, że Diazgro go tak naprawdę oszukała, chciała go tak naprawdę wykiwać i żadnego klejnotu tak naprawdę nie było. Skaj jest wściekły na Diazgro i odłącza się on od niej, lecz no ona oczywiście aż tak łatwo nie odpuszcza i próbuje jakoś trzymać się dalej blisko niego. No, już akurat w tym czasie Wings są na miejscu i niespodziewanie jakiś zły, skorupowany jednorożec zaczyna atakować. No też przy okazji Diazgro jest zagrożona, Skaj też, no ale pojawiają się Wings. No i podtrzymują tego jednorożca, to jest, tylko pamiętam, przy okazji były w stanie go odczarować, o ile dobrze pamiętam. I następnie co? Dochodzi do konfrontacji między Bloom a Skajem. I no Bloom jest zła na Skaja z tego powodu, że do niej nie zadzwonił i nie powiedział jej o wszystkim, co tutaj się działo. A Diazgro z kolei ucieka. Diazgro ucieka. I to jest koniec jej historii. Koniec. I historia Diazgro ostatecznie kończy się na tym, że nie ponosi ona żadnych konsekwencji za wszystko, co zrobiła. Zmanipulowała Skaja do tego stopnia, że próbował zabić Bloom.
Próbowała zabić Bloom. Manipulowała wszystkimi i wykorzystywała swą pozycję. I za to wszystko, co zrobiła, nie ponosi za to żadnych konsekwencji, od tak po prostu ucieka. I to jest koniec jej historii. I wtedy to jest jeden z powodów, dlaczego 8 sezon jest praktycznie najgorszym sezonem. Mówię praktycznie, no bo jednak 5 sezon jest gorszy ze względu na toksyczny główny wątek fabularny. Ale to jest zdecydowanie jedna z największych wad 8 sezonu. I powiem tak szczerze, jest mi z tego powodu smutno, ponieważ jestem zdania, że w 8 sezonie naprawdę można by było już zakończyć wątek Diaspora i doprowadzić do tego, żeby poniosła konsekwencje za wszystko, co zrobiła. Ale oczywiście nie! Diaspora jest koszmarem Bloom od samego początku. Od pierwszego sezonu do samej końcówki historii Winx. I Diaspora za wszystko, co zrobiła, nie ponosi żadnych konsekwencji. Co to jest taki żart? Co by sobie ze mnie żart robić? No to jest zdecydowanie dla największych wad 8 sezonu. I z tego powodu jestem rozczarowana, że Diaspora to po tym wszystkim, co zrobiła, nie ponosi żadnych konsekwencji. Ach, jak ja bym chciała, żeby tak Layla nie poniosła żadnych konsekwencji. Kim za taką jedyną jej konsekwencją, to taka konsekwencja to zostaje zdradzona przez Tomoe, z którą mam nadzieję będzie współpracować. Diaspora oczywiście nie zostaje w jakikolwiek sposób zreformowana, nie zmienia się. Dlatego, ponieważ Diaspora jest psychopatką i to jest też coś, czego ludzie nie rozumieją. Diaspora jest psychopatką. Ona nigdy nie kochała szczerze Skaja. Ona chciała mieć ślub ze Skajem tylko i wyłącznie po to, żeby przejąć władzę. Ona chciała władzy i tylko to ją obchodziło. W żadnym stopniu nie zależało jej na Skaju. Ale są ludzie. Są ludzie. Są ludzie, jak ta tutaj osoba, które sobie obzdurały, że Diaspora jest ofiarą, że to Bloom zniszczyła Diaspora życie, jest dosłownie na odwrót. To Diaspora niszczyła Bloom życie za każdym razem, gdy się pojawiała. To Diaspora jest zła w konflikcie z Bloom. Dla Diaspora ten ślub był korzystny. Nie kochała nigdy Skaja, po prostu chciała mieć korzyści z tego ślubu. A największą korzyścią byłaby władza. Byłaby władza, jaką mogła mieć. A że Bloom jej tą władzę odebrała, to dlatego ona nienawidzi Bloom. Wyobraźcie sobie, co by było, gdyby faktycznie Diaspora miała ślub ze Skajem. Diaspora traktowałaby Skaja w taki sam sposób, jak traktowała go w 3 sezonie w momencie, gdy już miała nad nim kontrolę. Tez by się zrządziła. Tez traktowałaby go bardzo źle i również ona miałaby władzę wtedy. Gdyby miała władzę, to byłaby zagrożeniem. Wtedy naprawdę byłaby ogromnym zagrożeniem, gdyby miała władzę. To by się bardzo mogło źle skończyć dla magicznego wymiaru, gdyby Diaspora miała władzę. I to Diaspora jest faktycznie zła, a nie Layla i Chloe, jak twierdzą fani Miraculuma. No to dobra, no Layla okej, jest zła, ale przez Marinette. Ona jest jaka jest przez Marinette. Diaspora z kolei, ona zawsze była zła. I mimo tego, że Diaspora okej, jest młoda, to w dalszym ciągu Diaspora jest od Layli i Chloe starsza. Layla i Chloe, one mają tylko po 14-15 lat. Diaspora z kolei, ona ma już tam z 20 ileś lat w 8 sezonie. Jest mniej więcej w wieku Bloom. I jednak jest pewna różnica, gdy mówimy o zachowaniu Diaspora, o zachowaniu Layli chociażby z Miraculona. Layla jest taka jest przez Marinette, Diaspora z kolei zawsze była zła. No ale pewnie fani Miraculuma będą twierdzić, że Layla to jest najgorsze zło,
A... Hejte ze Wings będą robić z Diasbro ofiarę i będą twierdzić, że to Blum jest zła. To nie jest ta sama grupa ludzi oczywiście, ale... Zarówno obydwie grupy przedstawiają to, jak ludzie są toksyczni. Jak ludzie w ogóle nie potrafią rozumieć poszczególnych sytuacji. Wings to jest to uniwersum, w którym faktycznie antagonistka jest zła, a główna bohaterka jest ofiarą. Miraculum to jest to uniwersum, w którym antagonistka jest ofiarą, a główna bohaterka jest zła. A ludzie zamiast faktycznie kierować takim tokiem myślenia, kierują się takim tokiem myślenia, że ofiara zła, a sprawcy niedobra. I to jest chore. Ja względem takich osób czuję szczere obrzydzenie. Względem takich osób. No patrzcie na to. No patrzcie. Patrzcie, po prostu patrzcie na ten spis. Ja mu tutaj wspominam o tym, że ona okłamała Adriana odnośnie Gabriela. A on z kolei wyskakuje z pytajnikiem. Co ty kurwa pierdolisz w tym momencie? Co ty w tym momencie pierdolisz za bzdury? Ja się odnoszę do wydarzeń z finału 5 sezonu, a ten robi takie what the fuck. Proszę bardzo, to jest właśnie fanbase Love is Strange. I on ma celność twierdzić, że Layla jest manipulantką. On ma celność twierdzić, że Layla jest manipulantką. On ma celność oceniać Laylę. To jest właśnie, kurwa, cały fandom Love is Strange. Wymyślanie bzdur, kłamanie, manipulowanie i to śmieszne jest twierdzenie, że nie robimy tych postaci, bo kłamią i manipulują, gdy sami dosłownie robimy to samo. To jest cały fanbase Love is Strange. Przysięgam na Deslings. Ci ludzie są niereformowalni. I tak samo niereformowalne są te osoby, które sobie obzdurały, że Diasbro jest ofiarą. To będzie na tyle. Kończymy to lore wideo. Z tym obecnym myślałem, że to lore wideo będzie dłuższe, no ale takie godziny lore wideo jednak. Jaka kolejna postać będzie omawiana? Szczerze mówiąc, myślę, że chyba zrobimy sobie być może przerwę, chwilową przerwę od omawiania postaci z bajek, ponieważ... Biorąc pod uwagę to, za nie tak dawno wyszedł remake Until Dawna, to myślę, że chyba już najwyższa pora niedługo omówić Jessica z Until Dawna. Jeśli chodzi o Jessica, to tutaj jest pewna historia, która mnie tak jakby wiąże z tą postacią. I w sumie to nawet powiem wam o tym teraz, a mianowicie. Ja kiedyś byłam tak trochę zafiksowana na jej punkcie. W sensie, no miałem 13 lat wtedy i niestety dojrzała nie byłam w wieku 13 lat, a mianowicie, no byłam tak zafiksowana na punkcie Jessiki, że nie mogłam znieść tego, gdy ktoś ją uśmiercił w swoim gameplayu. No tyle, że
Nie mogłam znieść tego do tego stopnia, że przeważnie nie mogłam danych gameplay, w których to Tadashika zginęła, oglądać. No i właśnie dlatego nigdy nie obejrzałam serii Sunkidown Ultivolta, bo on uśmiercił Tadashikę. Jedynie tam u Sarza obejrzałam serię Sunkidowna, no i to spróbuję czego. Ale byłam bardzo cięta na Roya. Dlaczego? No bo Roy nagrał Ultivolta w taki sposób, że uśmiercił wszystkich i byłam tak cięta na Roya, że zaczęłam z tego powodu no go wyzywać. Zaczęłam go wyzywać z tego powodu. Na szczęście, tak poważnie, to jedynie go z dwa razy wyzywałam, no i miałam wtedy 13 lat. Ale teraz do tego żałuję. Bo to było strasznie głupie, co ja zrobiłam. Za no kurde, z takiego powodu, o, tam uśmierć jakąś postać, to zaczęłam go wyzywać. Mogę po prostu olać temat i w ogóle nie interesować się jego serem z Ultidown. Więc to było strasznie głupie w moim wykonaniu, no ale stwierdziłam, że wam o tym powiem. No bo jednak jest to takie wspomnienie, które mnie wiąże z tą postacią. Ale ogólnie to Tadashikę lubię. Lubię Tadashikę do tego stopnia, że będę ją bronić w kolejnym moim lore wideo. Ale już nie obsesyjnie, jak to robiłam kiedyś w tym zatem, no, wyzywałam Roya, bo ją uśmiercił. Tylko po prostu będę ją bronić w tym sensie, że będę jej współczuła. Wiecie dlaczego będę jej współczuła? Bo właśnie nie tak dawno dotarło do mnie to, Tadashika jest kolejną ofiarą sadzenia nienawiści względem dziewca z dziewcem. I jak sobie z tego zdałam sprawę, to taka moja sympatia do Ultidown spadła w dół. Dalej, co prawda, chciałabym tę grę nagrać. Tylko nie mam jak, bo oczywiście remake'a puścili na PC-ta, ale już oryginalnej wersji na PC-ta nie puszczą. No ale niedługo mam dostać nowy komputer. Mam nadzieję, że niedługo nowy komputer dostanę, to wtedy być może uda się tam nagrać. Bo już tam wtedy na tym nowym komputerze to będę mogła te najnowsze gry nagrywać, no tylko mam też nadzieję, że uda mi się w ogóle nagrywać z tego komputera. No po co powiem, niedługo lore wideo na temat Tadashiki. Na chwilę obecną kończę. To będzie na tyle. Bywajcie.